Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Marcin Gortat, który od kilkunastu miesięcy trenuje MMA i otwarcie wyraża chęć stoczenia pojedynków KSW, kilka dni temu rozpoczął przygotowania do nadchodzącej walki. Informację tę podał na swoich mediach społecznościowych Marcin Bandel, pod którego okiem były koszykarz będzie się przygotowywał. Po długich spekulacjach Marcin Różalski w końcu wraca do KSW. Maciej Kawulski przekazał tę informację, wstawiając kilka godzin temu zdjęcie z Arturem Szpilką i Różalem wraz z obszernym opisem sugerującym, że płoccianin zawalczył. Walczy już na gali KSW 71. Były mistrz KSW wagi ciężkiej, Fernando Rodriguez, poinformował za pośrednictwem Instagrama o podpisaniu kontraktu z FEN. Brazylijczyk w poście napisał, że jego celem jest zdobycie pasa mistrzowskiego. Aktualnie prawowity tytuł posiada Oli Thompson, natomiast tymczasowym mistrzem jest Szymon Bajor. Mateusz Gamrot, który 25 czerwca zmierzy się z zajmującym 11 miejsce w rankingu UFC Armanem Tsarukianem, pochwalił się na Instagramie efektem ciężkich przygotowań. Przygotowań do walki. Jakby ktoś nie ma miękkiej gry. Według mediów pracowano nad tym, by pojedynek odbył się na dystansie 5 rund, mimo że jest to co-main event, natomiast w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że starcie finalnie może być walką wieczoru. Ciężko trenuje również Mariusz Pudzianowski, który w najbliższą sobotę skrzyżuje rękawice z Michałem Materlą. Były strongman po jednym z ostatnich sparingów pokazał na Instagramie krwawiący nos. 3 razy 5 minut. I za każdym razem nowy przeciwnik, chłopaki po 100 kilo, młodzi, po 25 lat, ale gonią, mordę rozbijają, ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Organizacja KSW oficjalnie ogłosiła walkę wieczoru gali KSW 71, która odbędzie się 17 czerwca, a będzie nią starcie mistrzowskie pomiędzy Marianem Ziółkowskim a Sebastianem Rajewskim. Potwierdzono również występ Artura Szpilki na tej gali, a według nieoficjalnych doniesień jego rywalem będzie Radczenko, z którym Polak zwyciężył w walce bokserskiej kontrowersyjną decyzją. Marcin Held 17 czerwca po raz drugi zmierzy się z Nathanem Schulte, którego już raz pokonał. Polak wskoczył do turnieju PFL, ponieważ jeden z zawodników doznał kontuzji. Held wygrał z Brazylijczykiem rok temu w poprzednim turnieju, z którego został wyeliminowany kilka tygodni później po przegranej z Olivierem Obinem Mercierem. Łukasz Brzeski, któremu niedługo kończy się zawieszenie za stosowanie niedozwolonych środków, poznał rywala na debiut w UFC. Będzie nim Słowak, który pokonał m.in. Kamila Mindę, Martin Budaj. Były mistrz oktagonu legitymuje się bilansem 10-1 i ma na koncie jeden wygrany występ w największej organizacji na świecie z Chrisem Barnettem. Panowie skrzyżują rękawice 13 sierpnia. UFC ogłosiło rywala, z którym Michał Oleksiejczuk zmierzy się w nowej dla siebie kategorii wagowej. Będzie nim Sam Alvi, który jakimś cudem utrzymuje się jeszcze w organizacji mimo jednego remisu i 7 porażek w ostatnich 8 walkach. Amerykanin ma na swoim rozkładzie m.in. Marcina Prachnio, Rashada Evansa czy Gianna Villante. Marcin Wrzosek po przegranym pojedynku w Fame MMA z Cassiusem spróbuje swoich sił w kolejnej freakowej organizacji. Jak informuje federacja Prime Show MMA, były zawodnik KSW jest ich nowym nabytkiem i swój pierwszy pojedynek stoczy 9 lipca. W komentarzach pod postem informującym o angażu Wrzosek zwrócił się do włodarza, wspomnianego wcześniej Cassiusa: Cassio, idę po ciebie, włodarzu. Wywołany do tablicy Cassius odpowiedział Marcinowi: czekam, ostatnio uczyłem cię boksu, teraz zabiorę cię w kosmos. Kilka tygodni temu internet obiegło zdjęcie Mariusza Pudzianowskiego z jednym z właścicieli Fame MMA, Wojtkiem Golą. Wśród fanów i mediów pojawiły się sugestie, że Strongman negocjuje z freakową organizacją. Mariusz we wczorajszym Hate Parku odniósł się do wspomnianego zdjęcia i rozwiał wszelkie wątpliwości co do występów w Fame. Tak, akurat było zdjęcie zrobione z Wojtkiem Golą. Akurat przypadkowo to zdjęcie było zrobione. Wojtek się zapytał, czy może Fame? Proszę bardzo, Wojtku, wstawię. Jest to tylko normalne zdjęcie, a wiadomo, że on jest związany z Fame'em, to od razu domysły były, czy ja przechodzę do Fame'u. Nie przechodzę do Fame'u. Na dzień usiedliśmy, porozmawialiśmy sobie, Wojtek powiedział, a czy kiedyś byłaby możliwość? Ja mówię, kto wie, co będzie za 4, 5 lat, czy za 3 lata. Na dzień dzisiejszy pracuję z KSW, jest mi dobrze i na razie tak jest. W dalszej części programu Pudzian wypowiedział się o potencjalnej walce z Arturem Szpilką. Czy podjąłbym walkę z Arturem Szpilką w MMA? Tak.
Jeżeli będzie kiedyś taka okazja i taka propozycja, Artur musi troszeczkę oczywiście potrenować, bo to jeszcze nie pora i nie miejsce na to. Niech zrobi kilka walk na przetarcie, zobaczy, na czym polega MMA. Podobnie odniósł się do pomysłu zestawienia go z długo wyczekiwanym Martinem Fordem. Czy zmierzę się z Martinem Fordem w Londynie? Jeżeli taka propozycja będzie i na zasadach MMA, dlaczego nie? Tylko tak jak już znowu teraz powiem co do Artura, musi z 2-3 walki chociaż stoczyć, żeby zobaczył, na czym to MMA polega. Ja wiem i tak naprawdę chyba nie chciałbym wchodzić do klatki z takim zawodnikiem, który nie zrobił żadnej walki. Niech poczuje to na swoim poziomie z jednym, drugim czy trzecim zawodnikiem i ja wtedy mogę dojść. Wtedy poczuję ten smak, czy czym ta. Przede wszystkim to nie chodzi o jakieś tam bicie. Niech poczuje smak bezradności tej kondycji, tej bezwładności. Mówiąc o Pudzianie, warto wspomnieć, że wczoraj udzielił wywiadu Arielowi Helwaniemu na kanale MMA Fighting, w którym używał swojego memicznego języka polsko-angielskiego. He have 12 in, one loss. It's hard for me. When finish second fight with Kawaguchi, second round, hey guys, już finish? My trainer, Mariusz, już finish. A when is finish? Because I not have condition and my head is not thing. Hey, Mariusz, finish. Come back. What? Już finish? Yes. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.